Uważam, że w społeczeństwie demokratycznym obywatele powinni mieć prawo wiedzieć i do przejrzystości władzy, która niestety obecnie moim zdaniem nie jest przestrzegana. Organizuję taką debatę w Sejmie na temat praw dorosłych osób z autyzmem i właśnie między innymi chciałam zaprosić na tą debatę przedstawicieli różnych wydziałów w różnych ministerstwach i nie byłam właśnie w stanie. I tak to odkryłam. Kiedyś to było bardzo proste. Wchodziłam, zobaczyłam, kto czym się zajmuje i odpowiednie osoby zapraszałam. W tej chwili nie jestem w stanie, bo są tylko kontakty do ministrów i sekretarzy stanu na większości. I nie jestem w stanie nawet zaprosić tych osób do debaty publicznej. Jawność jest szczególnie istotna w życiu publicznym z tego względu, że tak naprawdę uciekają nam wszystkie procesy podejrzeniowe czy o lobbying, czy o jakieś nieczyste intencje. Natomiast wtedy, kiedy mamy wszystko jawne, nie pojawiają nam się żadne, pojawiają się merytoryczne argumenty przemawiające za czymś. I uważam, że to jest bardzo istotne w jawności, szczególnie życia publicznego, ale także na styku życia publicznego, czyli tych wszystkich dziedzin, gdzie miesza się interes prywatny z interesem publicznym. I uważam, że właśnie jawność w tym powinna być jak najbardziej dostępna, jak najbardziej powszechna, bo to sprzyja przejrzystości, sprzyja normalności w układach i kontaktach pomiędzy władzą publiczną, pomiędzy funkcjonariuszami publicznymi, instytucjami publicznymi, a całym biznesem, który tak naprawdę dąży do tego, żeby z administracją publiczną, państwową i wszystkimi instytucjami publicznymi zarabiać pieniądze. I to powinno być przejrzyste, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jawność jest niezwykle istotna z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, po to, żeby ta legislacja była bardziej transparentna, przejrzysta w stosunku właśnie do tych obywateli najniższego rzędu. Ma to wpływ szczególnie na rozwój społeczeństwa właśnie obywatelskiego, ma to wpływ na rozwój kraju.